Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torista 52 i moi drodzy, witam Was w 32 odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jesteśmy na pustyni, oczywiście w ostatnim odcinku przeszliśmy tędy przez przełęcz. No, muszę przyznać, że poszło nam wtedy całkiem sprawnie. Tutaj mamy zaznaczoną bragę, tutaj jest w ogóle coś ciekawego i tam też będziemy się, myślę, że udawać. Bo to jest coś no, interesującego. To są pozaznaczane oazy i różnego rodzaju miejsca. No, do wszystkiego myślę, że dojdziemy. Tutaj mamy Abbasa. Rozmawiałam z nim w poprzednim odcinku. On ma tylko towary. Mamy również Tufaila, ale na razie podziękujemy. Chyba Tufail właśnie uczył mnie odporności na gorąco, z tego co pamiętam. Dlatego będziemy zbierać na to. Na razie nasza postać się prezentuje tak, jak się prezentuje. Przejdziemy się typowo tutaj do... Jak on miał na imię? Nafalem? Chyba tak. On jest czarnym magiem i to jest pierwszy czarny mag, z którym w sumie mamy styczność. I gra się, widzę, musi rozgrzać, bo przed chwilą mi nie lagowało, a teraz nagle laguje. Wiedziałem, że tak nie jesteś stąd. Powiedz. Przybywasz, aby poznać tajemnice Beliara. Nadszedł czas działania. Jakie tajemnice? My, czarni magowie, korzystamy z niezwykle potężnych zaklęć magicznych. Posługujemy się darem prastarej boskiej magii. A, zaklęcia magiczne. W Isztar od wielu lat naucza się też sztuki walki bronią dwuręczną. Tylko jednak ktoś szukający dobrych transakcji jest wart tego, aby poznać nasze tajemnice. Chcę ci zaproponować taką transakcję. Nie mogę pomóc. Co ty na to? Jasne, wchodzę w to. Beliar, słuchaj, nie sprawdza. Ci ludzie są winni daninę Zubenowi. Nie chodzi o to, że nie chcą Każdy jej zapłacić. Musi zapłacić. Jakimś cudem dali ją sobie odebrać. Co się stało? Tufail, ten syn głupca, dał się okraść koczownikom. Czas jednak najwyższy zapłacić Zubenowi jego daninę. Że tak będzie. Czas, aby kupcy zapłacili. Dlatego powinni wszyscy zapłacić raz jeszcze. Ty zajmiesz się tą sprawą. Rozumiem. No dobrze, wiemy oczywiście, co mamy zrobić. Niestety, nie mogę pomóc. Kogo masz na liście? Trzech kupców z Bragi. Każdy z nich jest winien Zubenowi 500 złotych monet. Jest jeszcze Abbas, sprzedawca wody. Oczekuję od niego pucharu. Pomów z nim, wie dokładnie, czego chce. Niedługo coś Tufail. Się wydarzy. Co my zrobimy z Tufailem? To jego wina, Ktoś że skradziono za to daninę. Zapłaci. Wygnałem go wprawdzie z miasta, ale wciąż się kręci w tej Rano okolicy. Wszystko wygląda Jeśli inaczej. Będzie w stanie zapłacić, w co trudno mi uwierzyć, to może Każdy żyć dalej. Musi zapłacić. Jeśli nie, to szybko się z nim rozpraw. Będzie to nauczka Nadszedł dla innych. Czas działania. Jasne. Jest coś jeszcze do zrobienia? Porwana została Ayla, perła tego miasta. Chcę, aby tu wróciła. Szczegóły ustal z Jose. Ayla, dobra. Ja bym chciała się głównie przede wszystkim iść przespać, bo widzę, że robi się już wieczór. Więc nie traćmy zbędnego czasu. A raczej niezbędnego czasu. Tutaj raczej pogoda zawsze będzie ładna, jeżeli ma być szczera. No bo jednak jedno, co może nam się trafić, to ewentualna burza piaskowa. Tam na górze byliśmy. No to tak, no to tutaj jest właśnie ten Tufail, no i wypadałoby z nim ogarnąć pewne sprawy. Zajęty jestem. Tutaj też warto się poprzechodzić, zobaczyć. No, tutaj będzie już wszystko trudniej znaleźć, no bo jednak pustynia jest pustynią. Ruszaj się, obcy. W tej okolicy grasują koczownicy. Co tu robisz? Wygnano mnie z mojego własnego miasta. Z Bragi. Dowodziłem tam. Teraz jednak moje miejsce zajmuje Nafalem. Co się stało? Zebrałem daninę dla Zubena, ale potem koczownicy zwabili mnie w zasadzkę i wszystko mi ukradli. I dlatego cię wygnali? Tak, mam szczęście, że w ogóle żyję. Kurde, zapomniałam sobie o tym, że on w sumie rządził. Przysyła mnie Nafalem. Mam puste kieszenie. Ani jednej monety. Poczekaj, zanim mnie zabijesz, chciałbym ci zaproponować pewien układ. Słucham. Walcz razem ze mną przeciwko Malirowi i jego najeźdźcom.
Jeśli odniesiemy zwycięstwo, będziesz mieć więcej złota niż jest warte moje życie. Możesz zatrzymać cały łup, jaki zdobędziemy. A potem mam ci pozwolić odejść? I zapłacić za mnie daninę na Falemowi. Właśnie to proponuję. No dobra, będziemy walczyć z najeźdźcami. Nie pożałujesz tego, synu odwagi. Wiem, gdzie się ukrywa Malir ze swoimi rabusiami. Mają tu jaskinie. Możemy ruszać, jak tylko będziesz gotowy. No dobra, no to... Jeszcze się może zapytajmy o Zubena. Opowiedz mi o Zubenie. Zuben to nasz wielki przywódca. Zasiada w pałacu Isztar i włada potęgą Beliara. Płacimy mu daninę, aby odwracał od nas gniewne spojrzenie Beliara. Mhm. Dobra, zrobimy F5 i możemy go chyba wziąć ze sobą na wyprawę. Zaatakujmy koczowników. Naprzód, w bój! Podążaj za Tufailem. No niech będzie. Widzę, że się już zrobiło delikatnie jaśniej. Tu jak widzicie jest sporo bardzo ruin i tego typu rzeczy. No, sama w sobie Braga to jest takie w sumie malutkie miasteczko, tutaj w sumie gówno jest. Jeżeli mam być szczera. No zobaczymy, zobaczymy. Co my tu mamy? Będą jakieś szakale po drodze? Nie, no wiadomo, w tych ruinach jest tego sporo. W ogóle czy z szakali była skóra? Dobre pytanie. Na pewno były zęby. Mamy koczowników. Dam ci popalić. Zemsta! Dobra, chciałam trochę coś innego zrobić. No niestety... Trafienie czasami jest... A, ja już Malira zabiłam? Dobra. Dobra, może zrobimy krótsze. Dobra, bo ta halabarda mi więcej zrobi krzywdy. Pięknie. I jeszcze ty. Niestety ci nie dosięgłam. Pokazałeś mu! Zryj piach! No i dobra, no i pokonani. Malir został pokonany. Dobra robota. Weź łup i zanieś go na Falemowi. Wprawdzie nie pozwoli mi wrócić do miasta, ale przynajmniej nie zginę. Co zamierzasz dalej robić? Pójdę do Abasa, sprzedawcy wody. Przynajmniej nie umrę tam z pragnienia. No i dobrze, podążaj za Tufailem. Mamy rosę, mamy paczki z bronią. Mamy rabusia, tu jest Malir, który ma w sobie ogrzyliść i wodę. No, za dużo to tutaj ogółem w tym miejscu nie ma niestety. Ale myślę, że jest to fajne zadanie. W ogóle, wiesz co, weź poczekaj chwilę. O właśnie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli nie chcesz umrzeć z pragnienia, mogę cię nauczyć pewnej sztuczki. No właśnie, odporność na upał. Potrzebujemy dwóch poziomów do tego. Także no, pomęczymy się troszeczkę najpierw, niestety. Dobra, to jest pozbierane. Czy tutaj coś jeszcze znajdę? Niekoniecznie. Miałam powiedzieć, że już wszyscy przeszukani, ale jeszcze niekoniecznie. No i kuferek. A w kuferku jest kielich. I ten kielich to jest chyba kielich, o którym myślę. Kielich sprzedawców wody, tak. To się nam przyda. To nie wiem, chyba możemy... Wiecie co, w sumie... Nie no, dobra, wróćmy na piechotę, bo mi zależy, żeby się udać do Abbasa najsampierw. Więc skoro tak to chcę zrobić, no to po prostu się przebiegniemy. Nie ma co się teleportować. Kurde, powiem wam, że tutaj na tej pustyni dużo mniej mi grę zacina. W sumie mnie to nie dziwi, bo tu jest głównie piasek i parę tekstur. W sumie. Nic jakiegoś wielkiego. No i mamy też tą wytrzymałość wilka, bo się tego przecież nauczyłam. Całkiem widzę, że fajnie to funkcjonuje. Przybywam po daninę.
Chętnie zapłacę, synu łaskawości, ale obawiam się, że samo złoto nie wystarczy. Zuben chce mój puchar, puchar sprzedawców wody. A ty oczywiście już go nie masz. Dostał go tu Fail, kiedy zbierał daninę. Ale ten syn pechowych zdarzeń pozwolił go sobie odebrać. Błagam pokornie, znajdź puchar i zanieś go na Falemowi. No raczej to nie będzie problem. Gdzie może być puchar? U koczowników. Ich kryjówka jest niedaleko stąd, w ruinach. Znalazłem puchar. Więc błagam, zanieś go na Falemowi. No dobrze, no już, już. Tutaj coś ciekawego nie za bardzo. Kurde, pogoda jest taka, jakby miał być wieczór po prostu w tej grze, a... jest... no nie jest wieczór. W ogóle zastanawia mnie fakt, czy da się dwuręczne bronie zatruwać i przy którym ciosie trucizna wchodzi? Przy którym rodzaju ciosów? Nie wiem, nie myślałam jeszcze o tym. Dobrze, tutaj jest Bernardo. Ale może najpierw zanieśmy puchar? Mam puchar sprzedawców wody. A, jest wart mojej wyjątkowej wdzięczności. Proszę, to od Tufaila. Co? Ale to... Trudno mi uwierzyć, że sam zdobył to złoto. Uważaj, podróżniku. Hojność może się okazać wielką wadą. Danina to jednak danina. Przyjmuję złoto. No i dobrze, no w tym wypadku raczej to nie jest jakiś ten. To jest Jose, to jest kwestia Ailey, asasyn. No dobra, jeszcze ty jesteś na pewno. Witaj, podróżniku, witaj. Wiem, po co tu przybyłeś i muszę powiedzieć, że trafiłeś w odpowiednie miejsce. O, doprawdy? Chcesz kupić doskonałą broń. A jeśli nie, mam też inne towary. Rozejrzyj się. Pokaż mi swoje towary. No i co ty niby masz? Elitarny pancerz asasyna. Sprzedam ci to, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. 60%. Fajne ma ochronę w sumie. Ale no nie interesuje mnie to. Przybywam po twoją daninę. No i... Tu Fail też tak powiedział jakiś czas temu. Oddałem mu swoje złoto. A on co zrobił? Pozwolił, żeby zabrała mu je garstka koczowników. To znaczy, że nie zapłacisz? Dokładnie tak, przybyszu. Już zapłaciłem i nie dam ani monety więcej. Więc chyba będę cię musiał zmusić do zapłaty. Możesz spróbować. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. Ludzie! Ajajaj, zdążył niestety. Się! Wiedziałam, że to się tak skończy. Dobra robota. No i on też miał dobragi plus paczkę z bronią. Każdy musi zapłacić. Dobra, napiliśmy się troszkę. Tu jest Diego w ogóle, jakby ktoś się tak zastanawiał. Na razie jego kwestie zostawimy w spokoju. Tu jest jeszcze Luka. No, ja chcę najpierw kwestię daniny ogarnąć, myślę sobie. Chociaż to wszystko jest tutaj ze sobą bardzo powiązane w tym mieście. Następną walkę wygram. Miej się na baczności. No i co? Zapłacisz? Nie pozostawiasz mi wyboru, ojcze. Przecież się nie rozerwę. No dobrze, gościu. To idę od razu na Falemowi oddać twoją daninkę. Masz całkowitą. Oto danina od Bernardo. Poszło bez kłopotów? No, nie zupełnie. Nie zupełnie, ale jakoś jednak poszło. I rzekł Adanos do swych braci. Nigdy więcej wasza stopa nie postanie na mej ziemi, albowiem jest ona święta. Oto moja wola. A, to ciekawe. Dobra, wiemy. Okej, no i tutaj jest na razie też wszystko. Tu są niewolnicy. Może z Diego pogadamy. Na Beliara nie pozwolę na to. Hej, Diego, co tam? Zrobiłem małe rozpoznanie terenu. Wygląda na to, że Zuben wciąż jest niekwestionowanym władcą pustyni. Będzie. Zuben? Może powinienem złożyć mu wizytę? To nie będzie łatwe. Chyba Zuben zaszył się w swoim pałacu w Isztar.
Nie wpuszczą cię tam, póki nie będą pewni, że jesteś przyjacielem asasynów. Więc co mam zrobić? Musisz trochę popracować dla asasynów. Wygląda na to, że będziesz miał pełne ręce roboty. Musisz się zaprzyjaźnić z czarnymi magami. To najbardziej wpływowa grupa. Mhm. Co robisz w Bradze? Wybierałem się na polowanie. Luka mówi, że są tu mroczne zębacze. Ich skóra świetnie się nadaje na pancerze. Jeśli chcesz, możemy iść razem. No to chodźmy. Chodźmy na polowanie. Więc w drogę! Łowy na zębacze. No, mamy zadanie dostęp do Isztar i szczerze nie wiem, czy uda nam się je zrobić. Fajnie by było do Isztar wejść, ale ja już wiem, że bez zabijania magów wody się nie obejdzie, bo nie pomogłam asasynom od początku gry. I mi braknie tego repa. Kurde, trzeba było pomóc, jak było to polowanie na ludzi. Te bestie nigdy się nie nauczyły. Ale wiadomo było, dlaczego tego nie robiłam. Gdzieś tu musi być ich gniazdo. Boże, Diego, szakale nie mają gniazda. A masz, parszywa bestio. No nie, z nich są tylko właśnie zęby. To też jest słabe, że nie ma z nich skóry. Trudno się mówi. Te bestie nigdy się nie nauczą. No, Diegos. Idziemy w takim razie dalej. No, powiem wam, że pustynia jest naprawdę fajnym miejscem i w ogóle najbardziej mi się podoba, że udało nam się tak to rozwiązać, że... No wiecie chyba, o co mi chodzi. Gdzieś tu musi być ich gniazdo. Cieszę się, że udało nam się to rozwiązać w taki sposób, że po prostu... No, akurat jak się zrobiły u nas w Polsce upały, to robimy sobie pustynię. Nędzna bestio. Jest skóra mrocznego zębacza. Jeszcze tutaj jest ich trochę. No, już czuć, że nie mam odporności na gorąco. Nie dziwi mnie to ani trochę. Auć. Niestety Diego mi chyba nie pomoże, bo nie ogarnia. Gdzie w przypadku tych zębaczy to warto na krótkie ciosy iść jednak. No już. Dobra, chyba wszystkie. Szósteczkę sobie machniemy. Dojemy jakąś pieczenią i też będzie dobrze. To niebezpieczne miejsce. Nie będę zaskoczony, jeśli natkniemy się na koczowników. Co zamierzasz dalej robić? Prawdę mówiąc, nie mam żadnych wielkich planów. Pomyślałem sobie, że mogę trochę zapolować. Napełnić kieszenie złotem. To ty wiesz, co należy robić. Jeśli mnie potrzebujesz, jestem do usług. No i to jest taki delikatny smaczek. Za mną. Nie. Do dzieła! Nie chciałam cię brać za mną. Bierz... Chciałam sprawdzić, czego ty uczysz. Mistrza uczysz też, dobra. Fajnie. Myślę, że teleportem wrócimy do Bragi, bo nie ma co robić z siebie... No biegać po prostu, szczególnie, że ta wytrzymałość, no... Po prostu powoli nam się odnawia. No i dobra, idziemy w takim razie teraz do Luki. Hej, witaj w Bradze! Jestem Luka. Masz coś na sprzedaż? Bardzo mi przykro, ale nie mam żadnych pancerzy. Wszyscy myśliwi, którzy dla mnie pracowali, zostali zabici. Wpadli w zasadzkę koczowników. Może spróbuj w następnym mieście.
Gdzie jest następne miasto? Na wschodzie leży Ben Erai. W tej osadzie górniczej żelazną ręką rządzi Sancho. Zawsze jest tam coś do roboty. A jeśli starczy ci sił, możesz spróbować podróży do Morasul. Wielka forteca niewolnicza leży na południe stąd. Ale to bardzo niebezpieczna podróż. No tak, to prawda. Przybyłem po twoją daninę. Więc chyba fatygowałeś się na próżno. Nie mam nawet monety. To nie mój problem. Zaraz, mam dla ciebie propozycję. Słucham. Przynieś mi skórę mrocznego zębacza, a zrobię dla ciebie pancerz. Pewnie w zamian chcesz, żebym zapłacił za ciebie daninę. Nie jestem winien Zubenowi aż tak wiele, tylko 500 złotych monet. Moje pancerze są warte znacznie więcej. No dobra. Chyba nie mam wyboru. Dobrze, zgadzam się. Dziękuję, synu rozsądku. To dobry interes. Oto skóra. W obozie znalazłem jeszcze więcej pancerzy. Możesz je wziąć. Niechaj dobrze ci służą. Lekki pancerz asasyna. No, ma odporność na gorąco, ale te obrażenia... W ogóle będzie wygląda tak komicznie. Nieważne. Nie rozmawiajmy o tym w ogóle. Zapłacę daninę za Lukę. Mam nadzieję, że przynajmniej zawarłeś z nim dobry układ. No, zdecydowanie, wiesz? Jeszcze jest tutaj Jose i to jest chyba ostatnia osoba, jeżeli chodzi o daninę. Witaj, wędrowcze. Mam nadzieję, że udzieli nam się trochę twojego szczęścia. Jestem Jose, sprzedawca niewolników. Jeśli szukasz pracy, to znalazłbym coś dla ciebie. Co masz mi do zaoferowania? Koczownicy ciągle nas atakują. Mamy problem z kilkoma plemionami. Hojnie cię wynagrodzę za każdego zgładzonego przywódcę. Kim są ci przywódcy plemienni? Na czele koczowników stoją Malir i Taklar. Napadają na wędrowców w ruinach. To oni zaatakowali Tufaila i ukradli naszą daninę. Od dłuższego czasu nie widzieliśmy plemienia Asaru. Tak to już jest z tymi koczownikami. Nigdy nie wiesz, gdzie się ukryją. Mhm. Jest też właśnie Asaru. Zająłem się Malirem. Podziwiam twoją odwagę, synu niebezpieczeństwa. Przyjmij to złoto w nagrodę za swój czyn. Co wiesz o Ayli? Ayla była kwiatem brani. I co się stało? Napadli na nas. Asaru i jego plemię po prostu ją zabrali. Nic dziwnego, że wynieśli się z tej okolicy. Pewnie nadal siedzi w swoim obozie, patrząc jak tańczy. Ten syn nikczemności. Mhm, a ciekawe, co wy z nią robiliście. Przybyłem po twoją daninę. Oczywiście, że zapłacę. Przekaż Nafalemowi moje pozdrowienia. No dobrze, danina Jose. Oto danina od Jose. Poszło bez kłopotów? To dobry kupiec. Sprzedawał niewolników wszystkim przechodzącym tu orkom. A przełęcz to jedyna droga na pustynię. Co do tej daniny? Tak, jestem w zasadzie zadowolony. Raczej nic więcej się stąd nie wyciągnie. Lepiej chyba będzie, jak tu zostanę i utrzymam pokój. Ciebie zaś polecę w Isztar. Działaj tak dalej, a wkrótce staniesz się przyjacielem asasynów. Mhm, dobra. Co możesz dla mnie zrobić? Dowiodłeś swych zdolności. Będę cię więc nauczać sztuk magicznych. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Mhm, czyli ty tylko tego uczysz? Dobra. Zadania. Jak stoimy z zadaniami w Bradze? Ayla, polowanie na nagrody. Braga. Taklar. No po Taklara możemy iść. Tak naprawdę. Zastanawiam się, jak się do tego wszystkiego jakby ustosunkować. Bo z jednej strony zależy mi, żeby wykonać zadanie dostęp do Isztar. To jest chyba w ogóle zadanie... No musimy wtedy pracować dla asasynów, a jednak do Isztar fajnie by było wejść. Tylko, że to mi się teraz kłóci z tymi zasranymi koczownikami. A najbardziej to z magami wody.
No i kurde, nie wiem. Pewnie się zastanawiacie, gdzie ja idę, po co i na co. No a po to, że fajnie by było tutaj pozwiedzać te ruiny. Nigdy tego nie robiłam. Bo zawsze uznawałam, że nie chcę się tutaj bić z tymi szakalami i w sumie to po co ja tu przyjdę? No co jest? No a w tych ruinach zawsze można jakieś ciekawostki znaleźć, wydaje mi się. O proszę, jest nawet jaszczurka. Naprawdę? Mamy skórę. I widzę, że można znaleźć parę roślin. A takie pytanko, czy ja wiem, mam jakieś informacje na temat tego Taklara, gdzie go znaleźć? Nie. No czyli musimy pomyśleć, nie? Ja wiem gdzie, no bo tak jakby on jest w ruinach, nie? Nie mówię, że w tych, ale jest w ruinach. Więc to nie będzie jakieś trudne, żeby go odnaleźć. No, a tu się warto przejść po prostu. Bo można znaleźć rośliny, można znaleźć przeciwników, można znaleźć jakieś przedmioty. Zresztą ja też zawsze mało zwiedzałam tutaj tych terenów. Dlatego bym chciała po prostu pozwiedzać tego więcej. Srebrny kielich nawet tu mogę dostrzec. Nie no, wydaje mi się, że warto pochodzić. A nóż widelec, znajdę coś ciekawego. Wiecie, nie mówię konkretnie o roślinach, bo rośliny to można znaleźć sobie wszędzie. No, ale na przykład o ekspie za te szakale. Taka drobnostka, a jednak jest. Dobra, te ruiny już chyba przejrzeliśmy całe. Tak to wygląda przynajmniej. Teraz jest tutaj. Tam się przez chwilę pojawił taki płomyczek, tak jakby był golem ognisty, których będzie tutaj zresztą sporo w Warancie. Dobra. Szkoda, że z tych szakali są tylko zęby. To akurat moim zdaniem twórcy troszeczkę zepsuli. Wiecie, to tak wygląda, jakby na pewnym etapie już im się nie chciało robić pewnych rzeczy, więc ich po prostu nie robili. No co jest? No dawaj. Coś mnie jeszcze atakuje. Tylko, że ma problem do mnie dotrzeć chyba. Kurde. A, wiem, to jest łuna z teleportera. Się po prostu zbagowała. Tak też się czasami zdarza. O, jesteś wreszcie. No. Dobra, bo to jest bez sensu. Dobra, no to zwiedzamy ruinki dalej. Kurde, spore są te ruiny. Może weźmiemy trochę wytrzymałości. Ej, szakalu, weź poczekaj.
No gdzie ty biegniesz? Nie wiem, to było dziwne co najmniej. Dobra, zwiedzamy dalej. Sprawdźmy, co tutaj jest. Skąd ty się bierzesz? Przed chwilą tutaj nic już nie było. Ja wiem, że one biegają między tymi ruinami. Ale to się robi dziwne. Aż za bardzo. Dobra, tu jeszcze nie byłam w tej części. O, proszę bardzo, jest żabi korzonek. Jest koszyczek. No i tak, i tutaj właśnie te koszyki są bardzo popularne. A tych ruin jest całkiem sporo. Opowiedzcie, moi drodzy, co tam u was słychać. Ja wreszcie wróciłam do nagrywania filmów na bieżąco. Przynajmniej na ten jakiś czas. Chociaż nie planuję chyba do rodziców jechać, bo po prostu już nie mam ochoty. Wiecie, jak się tak co weekend jeździ, to dla mnie to jest takie, no... Przez to, że ja mam mało bardzo teraz czasu, bo dużo poświęcam na przygotowania różnego rodzaju związane ze ślubem, to po prostu jak jadę do rodziców, no to muszę dla was też filmy nagrać na zapas, żeby były. I no wiecie, jakbym nie pracowała, to ja nie wiem, jakby to wszystko funkcjonowało. Znaczy jakbym pracowała, bo nie pracuję ani się nie uczę chwilowo, bo od października planuję iść na uczelnię. Tylko zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, bo nie wiem, czy się dostanę. Dobra, tu mamy maga wody, już widać od razu. Który siedzi troszeczkę, bym powiedziała, że niebezpiecznie blisko miasta. Ale no cóż, za chwilę z nim pogadamy. Tylko najpierw jeszcze przeszukajmy może ruiny wokół niego. Dobra, jest koszyczek. No, a tutaj... Halo. No dobra. Tu są jakieś szakale. To może nie chodźmy aż tak bardzo daleko, tylko z nim po prostu porozmawiajmy. A potem zobaczymy, co i jak. Patrzcie, kogo tu mamy. Kim jesteś? Nie pamiętasz? Jestem Riordian, mag wody. My... Och, nieważne. Nie ma sensu wspominać starych dziejów. Co tu robisz? Sam się nad tym zastanawiam. Zbyt bezpiecznie to tu nie jest. I czego tu szukasz? Prawdę mówiąc, prac starej wiedzy, kamiennych tabliczek, artefaktów. Wszystkiego, co pozostawili po sobie pradawni. Gdzie są inni magowie wody? Saturas zdołał dotrzeć do prastarego miasta świątynnego Al-Shedim. Jest pewien, że znajduje się tam jeden z boskich artefaktów. Merdarion wraz z plemieniem koczowników ruszył do świątyni Morasul. A Nefarius przebywa daleko na północnym zachodzie. Jest na tropie prastarej legendy. Nic nie wiem o pozostałych. Wiecie, co mnie trochę zastanawia, że on mówi o Saturasie, a o Myxirze kompletnie nic, mimo że są razem. Co teraz planujesz? Chcę się stąd wydostać. Za mną są najeźdźcy, przede mną asasyni. Niezbyt dobrze się tu szuka kamiennych tabliczek. Na zachodnich urwiskach jest kryjówka koczowników. Przebywa w niej plemię Asaru. Odkryli kilka prastarych inskrypcji. Ale niełatwo tam dotrzeć. Przydałaby mi się twoja pomoc. Co łączy magów wody z koczownikami? Stanowimy jeden lud. Zanim król Robar wysłał nas na wyspę Korinis, wspólnie wędrowaliśmy po ziemiach naszych przodków. Czemu odpowiedzieliście na wezwanie króla? O Nordmar i Myrtane toczyła się walka. Orkowie podbijali kolejne miasta.
Wierzyliśmy, że dzięki rudzie z wyspy uda się nam zakończyć wojnę. Ale cóż, nic to nie dało. Nie. Wojna bogów wciąż trwa, jeszcze bardziej zacięta niż wcześniej, ponieważ jest tak bliska rozstrzygnięcia. Dobra, czy jak ja mu się zadeklaruję już, to ruszymy od razu? No dobra, będę ci towarzyszyć w drodze do Azaru. Znam drogę. Chodź za mną. Dobra, to na razie nie idziemy. Bez przesady. Chociaż chwilę niech mi dadzą żyć. Szczególnie, że wolałabym najpierw tego Taklara załatwić. Siedź sobie... Dobra, na szczęście nie wzięłam tego. Dobra, dobra. No a dlaczego ja się tak na tego Taklara uparłam? No bo on jest obok tak naprawdę. Serio, nie wrócę teraz? Dobra. Tutaj coś... Nic? No to nic. No niech będzie. Tu mam was. Ajajaj, sporo. Nie wiem, czy to przeżyjemy. Chyba nie. Może jednak. O, jednak się udało. Wiecie, ja mam czasami takie niskie mniemanie o życiu bezimiennego, bo po prostu jestem przyzwyczajona do tego, że jednak mieliśmy słabszą zbroję i to umieranko było jednak częstsze. I czasami po prostu się zapominam, że już jest naprawdę dobrze. Serio? Dobra. I tutaj jest jakiś kolejny kuferek. Koszyczek nawet. Mamy kulę ognia. No i tam już jest gdzieś... Merdarion. No, tych magów wody troszeczkę było. Ile łącznie? Moment, chyba 6, no nie? Dobra, tu jest jakieś połacie, to by się przydało wytrzymałość ogarnąć. No, tutaj jest też sporo tego spacerowania właśnie. Tam widać Al-Shedim w ogóle stąd, nawet jakieś zarysy. Chyba się nie pomyliłam i to nie było Morasul. Jest nawet jakaś oaza tutaj niedaleko. Więc też myślę, że to będzie do sprawdzenia. Tutaj jest coś... To jest naprawdę tyle do zwiedzania. Dobra, jest kolejny koszyczek. Leczenie trucizny. Dobra, spacerujemy, jeszcze raz spacerujemy. Dzisiejszy odcinek zakończymy na załatwieniu tych właśnie koczowników. Wiecie, bo jest część koczowników, którzy są nastawieni negatywnie i część, którzy są nastawieni pozytywnie. I to nas głównie interesuje. No i tutaj mamy już naszą ekipę. Poczekaj, chłopcze! Mamy rabusia. No, naprawdę. Ja się czasami zastanawiam, dlaczego Bezi jest takim debilem. Największym. I on się tak daje po prostu... Kurde, no. I on się tak daje okładać bez sensu. Ani kroku dalej. Bo co mi zrobisz? F5. Więc jednak cię trzeba.
No, to jest niepoważne, żebyś ty mnie trafił, wiesz? No, no, no. Pięknie, dobra. Co ty robisz? No już, już? Już czy jeszcze? Chyba już. Ruiny w pobliżu Bragia. Kto nam zleca to zadanie? Asaru? Dobre pytanie. Nie wiem, bo nie pamiętam. Ale może się za niedługo dowiem. Dobra, to się jeszcze przebiegniemy tutaj kawałeczek w górkę. Tu jest właśnie to ognisko. No a tutaj jest jakiś ołtarz, na którym nie ma kompletnie niczego. No i jest parę szakali też na krzyż. Kurde, słabo, że nie mam tej wytrzymałości. No i tak, nie myliłam się. Tu jest Mora Sul naprzeciwko, a tam jest Al-Shaddim. Ej, widzieliście? To było bardzo dziwne. Ale nie cofaj się. Kurde, najgorzej. Noho. Dzień dobry. No co jeszcze, no? O Boże. Zginę? Naprawdę? Ale jaja, nie? Schowaj to. F5 zrobimy i lecimy dalej. Idziemy oddać zadanie. Tam chyba na dole byłam. No i tutaj też już jest pozbierane. Myślę, że zaraz się tepniemy do Bragi, tylko jeszcze zerknę, czy wszystko żeśmy tutaj zbadali, na przykład tutaj na dole, te ruiny. Bo ja tak delikatnie to wszystko obeszłam i się teraz zastanawiam, czy ja tu wlazłam, czy nie wlazłam. No nie wlazłam, bo na przykład jest taka rosa poranna. Tutaj jest ten osed królewski. No i tu już byliśmy. Dobra, no to chyba wracamy do Bragi, pójdziemy oddać kwestika. I myślę, że w kolejnym odcinku wybierzemy się z Merdarionem do Asaru. Tak mi się wydaje. Dobra. Tobie nie. Tylko tobie. Załatwiłem ta Klara. Więc zasłużyłeś na nagrodę. No dobra. Jak my stoimy z reputacją w Bradze? No 55, to właśnie jest bieda totalna. No to co? Myślę, moi drodzy, że zakończymy odcinek w tym miejscu. Ja już wam dziękuję. W kolejnym udamy się z Riordianem, nie Merdarionem. Się pomyliłam oczywiście. Merdarion jest w ogóle gdzie indziej. Merdarion jest przy Mora Sul. Dobrze, dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Lecę montować dla was ten film. W kolejnym ruszamy do Asaru i zobaczymy, jakby tutaj wszystko ogarnąć, żeby było dobrze. Trzymajcie się i cześć!